Dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Jestem bardzo podekscytowana, bo dzisiaj będziemy robić tak świetny odcinek, że to chyba będzie mój ulubiony z wszystkich. Jestem mega podekscytowana tym pomysłem i mam nadzieję, że będziemy się tu dobrze razem bawić, bo w dzisiejszym filmie będziemy robić koszulki z gwiazdami. Ostatnio naszła mnie taka myśl, że w sklepach tak, można dostać dużo koszulek tego typu, natomiast jest ten asortyment wybrakowany, bo nie ma niektórych celebrytów, z którymi bardzo chciałabym mieć koszulkę na przykład, no i nie mogę nigdzie znaleźć. Dlatego też postanowiłam, że zrobimy sobie sami tutaj razem najlepsze t-shirty, jakie można sobie wymyślić, z największymi gwiazdami, jakie można sobie wyśnić. Mam tutaj, jak widzicie, laptopa, otwieram go i bierzemy się do roboty. Zastanawiam się, od kogo powinniśmy zacząć, bo nie powiedziałam jeszcze tego, że będziemy dzisiaj robić 4 koszulki, także mamy trochę gwiazd do wyboru, możemy szaleć. Zaczniemy od największych, najlepszych gwiazd. Mandaryna i Doda 2005, powiedzmy. O, jakie ładne. Kurczę, ale mi się podoba, ale chyba no to zdjęcie jest najlepsze. Może z takim. I to jest fotka, której szukaliśmy, także zapisuję i zaraz otworzę w Photoshopie. Ja jestem podekscytowana. To jest najbardziej ekscytujący film. I mam ten kanał tak długo i nie wiem, jak to się stało, że wcześniej nie wpadłam na to, że mogę zrobić coś takiego. Dobra, zaczynamy robienie szablonu. Jak widzicie, umieściłam na kartce A4 tutaj nasze kobietki, najjaśniejsze gwiazdy i teraz troszeczkę wszystko poprzycinam, bo co nas obchodzi tło? Interesują nas tylko one. Chyba że je wytniemy i damy różowe tło. Ej, ja nie widzę tu nic. Nie, jak ja mam jej wyciąć stopę? Usunę tło, zobaczcie, jak jej stopa wygląda. Nie wierzę, dobra, zostaje. Jak tak się zastanawiam, to jednak Mandaryna miała tu lepszą stylówę, to trzeba jej przyznać. Jak widzicie, wycięłam dziewczyny, wyglądają tak. I teraz damy z tyłu jeszcze różowe tło, no bo takie celebrytki to muszą być na różowym tle. Jakie by inne mogło być, to nie wiem, musi być róż. W ten sposób wygląda gotowa grafika do pierwszego t-shirtu 10 na 10. Nie wiem, jakie będą kolejne, bo ciężko będzie to przebić. Zastanawiam się, kogo teraz umieścić, bo chciałabym Gosię Andrzejewicz. Bardzo bym chciała Gosię Andrzejewicz, ale chciałabym też ich troje. Tokio Hotel. Myślę, że mimo wszystko, słuchajcie, mimo wszystko Gosia Andrzejewicz. Uwielbiam Gosię Andrzejewicz, Wojowniczki duszę ma. To było słabe. O Jezu, jakie przepiękne zdjęcia. Ale te na różowym tle podobają mi się najbardziej. O, te. Jestem zachwycona swoją pracą. Czy wy widzicie, jakie to jest przepiękne? Powinnam tworzyć okładki różnych magazynów, płyt. Wzór wyszedł cudownie, jestem naprawdę z siebie dumna. I teraz przechodzimy do kolejnego szablonu. Kolejna nasza koszulka będzie związana bardziej z telewizją. Królową jest Magda Gessler. I uwaga, uwaga, Rafał Brzozowski z Koła Fortuny. Nie mogę, o nie! Cudownie to wygląda. Jestem zakochana. Na sam koniec, aby dopełnić całość, umieścimy napis, który jest fenomenalny, bo dotyczy mnie. Kasia, śpicie? Mam dzisiaj tak świetny poziom żartów, że sama nie mogę w to uwierzyć. O nie, ale wymyśliłam, o nie! Myślę, że to jest naprawdę dobry wybór, bo teraz ten żart jest jeszcze lepszy. Cudowna. Jestem zachwycona, naprawdę. Najpierw zrobiłam cześć Rafał Brzozowski, cześć, będziesz najlepiej z moich okładek, miło mi, po czym 5 minut później, dobra jednak, papa, większa gwiazda wchodzi na twoje miejsce, przykro mi. Już wiem, z czego będzie się składała nasza ostatnia koszulka. Justin Bieber. 2009? Tak, byłam fanką w 2009, 2010 roku, 2011. Marzyłam o tym, że w przyszłości zostanie on moim mężem. Także trzeba znaleźć zdjęcie jak Justin Bieber jest z Seleną Gomez i przykleić moją twarz. Na ten moment wygląda to w ten sposób, ale trochę spróbuję tę twarz mimo wszystko dopasować i zaraz do odwrócę. I proszę, zobaczcie, jak pięknie to wygląda. prawda? Powiem wam, że moja mina wyraża to, jakbym się czuła mając 12 lat, gdyby obejmował mnie Justin Bieber. Właśnie w ten sposób bym wyglądała. Dobra, słuchajcie, ja idę drukować i będę drukowała na papierze do transferowania. Link do niego zostawię wam w opisie. Nie jest to film sponsorowany, ale po prostu zawsze pytacie. Także zostawię wam taką informację i wrócę do was z wydrukowanymi szablonami. Jak widzicie, wydrukowałam już nasze szablony i wydrukowały się, szczerze powiedziawszy, średnio. Jak tu zbliżę, to widzicie, że dziewczyny mają trochę dziwne kolory, ale to nic, bo koszulki będą w takim razie po prostu bardziej szalone. Mam nadzieję, że jest to równo, nie mam pewności, ale trudno już. Kładam na druk. Zaczynam, nasza minuta idzie. I zobaczymy. Jestem najgorsza na świecie. Przykleiłam Gosię do tekturki, a nie do koszulki. I tak w ten sposób prezentują się wszystkie 4 t-shirty na mnie. Dajcie mi koniecznie znać, który podoba się wam najbardziej. Wiecie, tam w komentarzach na dole. Przy okazji przypominam jeszcze o konkursie na Instagramie. Koniecznie bierzcie udział, bo naprawdę warto. Do wygrania są 2 palety, a wystarczy mnie zaobserwować i napisać komentarz, także naprawdę niewiele. I dobra, dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa! Pa, pa od Magdy.